Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Przypominam, że minuty konkretne, w które możecie kliknąć z moimi odpowiedziami na dane pytania są w opisie filmu, a ja zapraszam na kolejną dawkę pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie od Ewy, czy badania na alergię, nietolerancje pokarmowe można wykonywać będąc w ciąży, czy lepiej poczekać i zrobić to po porodzie? Droga Ewo, to wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz, bo jeżeli podejrzewasz u siebie w ciąży jakieś alergie pokarmowe czy nietolerancje, to tak, myślę, że warto zrobić te badania. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że te alergie pokarmowe i nietolerancje to jest coś, co może nam się pojawiać, podnosić, zmniejszać itd., itd. Jeżeli to są takie nietolerancje bardzo mocne, to one raczej z nami zostaną, dopóki nie przeprowadzimy odpowiedniego protokołu dietetycznego i po prostu się ich nie pozbędziemy. Natomiast tutaj w ciąży jak najbardziej jakby pozbycie się alergenów no będzie sprzyjało naszej odporności, odporności naszego dziecka, będzie po części przeciwdziałało tego, że dziecko będzie narażone na to, że ma alergie pokarmowe. Natomiast możesz też oczywiście te badania zrobić później, kiedy już troszeczkę to wszystko się u Ciebie wyciszy, bo też nieraz okres ciąży jest takim czasem, kiedy pewne stany alergiczne nam się nasilają. Niekoniecznie tak musi być, ale rzeczywiście kobiety w ciąży nieraz mają silniejszą reakcję na pewne produkty. Także tutaj, jeżeli wiemy, że na przykład na coś, no, czegoś nie tolerujemy z jakichś produktów, to dobrze jest je ograniczyć, a jeżeli nie mamy pewności, no to na pewno zrobienie takich testów jest pomocne i wtedy też podczas, jeżeli na przykład planujesz karmienie piersią, no to możesz kontynuować to żywienie i po prostu mieć pewność, że tam po prostu u Ciebie w organizmie nie będzie stanów zapalnych. No i to automatycznie też ma wpływ na to, co dzieje się u Twojego dziecka. Kolejne pytanie od Lucky One. Asia, mam pytanie odnośnie ketoredukcji, głównie o ilość białka. Ciągle czytam, słyszę, że należy uważać na ilość białka na keto, aby nie uszkodzić nerek. Niby powinno się utrzymać te 15-20%. A Ty wspominasz o 30% na redukcji, czy nie powinniśmy się obawiać, jak mnie wszyscy straszą, nefrektomii? I co po redukcji? Czy w programie są wskazówki, czyli w programie, czyli w kursie moim ketoredukcji, jak później po uzyskaniu właściwej masy ciała układać dietę keto, aby była zdrowa? Wspomniałaś, że gdyby utrzymywać cały czas taki poziom makro jak na ketoadaptacji, coś by w końcu wysiadło. Przypuszczam, że gdyby jechać non-stop na makro z ketoredukcji, to w końcu też by coś się zbuntowało w organizmie. Co potem po redukcji? Bardzo dobre pytanie. I tutaj jest kilka rzeczy, do których się chcę odnieść. Po pierwsze, to wiele osób też jest przekonanych, że za duża ilość tłuszczu jakby jest szkodliwa dla nas, a wiemy, że no przy dietach niskowęglowodanowych czy będąc na keto, no to troszeczkę ten mit obalamy. I tak naprawdę osoby, które mają zdrowe nerki, nie ma żadnych badań potwierdzających, że diety z wyższą podażą białka byłyby dla nich w dłuższym nawet okresie czasu szkodliwe. Wiadomo, że to wszystko zależy od indywidualnie, od jednostki, natomiast badania nie potwierdzają tego, jakby większa ilość białka była szkodliwa. I teraz pomijając oczywiście to, że musi być dieta zbilansowana, że musimy sobie dostarczyć wszystkich makro, mikroelementów itd., myślę, że to wiecie. Natomiast ogólnie wyższa podaż białka nam nie szkodzi. I teraz wyższa podaż białka, to nawet nie mam na myśli 30%, tylko zdecydowanie więcej, no bo wiecie, że były takie diety wysokobiałkowe, które tam były powyżej 50 albo i więcej procent tego białka jakby w całej naszej kaloryce dziennej, więc tutaj 30% na redukcji to wcale nie jest dieta wysokobiałkowa. I teraz zapytałaś o to, co po redukcji, żeby potem dieta keto była zdrowa. Moi drodzy, ja bym Wam nie proponowała modelu i nie zaproponowałam Wam modelu ketoredukcji ani w kursie, ani nigdy nie mówię o takich rzeczach u mnie na kanale, które nie byłyby zdrowe i dobrze zbilansowane. Czyli ja nie przekładam odchudzania nad zdrowie, bo w ogóle uważam, że tego typu działanie ma bardzo krótkie nogi
I tak naprawdę musi to zawsze iść ze sobą w parze. Jeżeli mamy, organizm nasz jest w równowadze, to wtedy możemy chudnąć. Dlatego jadłospis w kursie, zresztą mówię też o nim w filmach, które Wam proponuję, gdzie rzeczywiście jest w okolicach 30% białka, to jest zbilansowany jadłospis na keto. I o tym, co dalej, rzeczywiście mówię później pod koniec kursu. I jeżeli ktoś chce pozostać na takich wyższych białkach, bo na przykład jest osobą, która trenuje, bo ma większe zapotrzebowanie z różnych powodów na białko, to jak najbardziej może na nim pozostać. Wręcz ogólnie przyjmuje się, że osoby na takiej jakiejkolwiek, czy to bardziej węglowodanowej, czy ketogenicznej diecie, powinny przyjmować zazwyczaj powyżej 100 gramów białka na dobę. Pod kątem na przykład długowieczności, zdrowia i tak dalej są takie badania. No i tutaj właśnie te 30% to jest, zależy oczywiście od tego, jaką masz kalorykę. Jak masz bardzo dużo, no to może być i 200 gramów białka, ale zazwyczaj to właśnie oscyluje powyżej 100 gramów białka. Więc moi drodzy, to żywienie również na redukcji jest zbilansowane i jest zdrowe. A jeśli chodzi o ketoadaptację, bo tutaj też napisałaś, że coś by w końcu wysiadło na ketoadaptacji, to chodzi o to po prostu, że żeby wejść w stan ketozy, to musimy bardzo mocno ograniczyć węglowodany. Natomiast na dłuższą metę takie makro ketoadaptacyjne nie jest optymalne dla większości osób, bo w pewnych jednostkach chorobowych, no to rzeczywiście przy ketozie klinicznej zazwyczaj takie makro okołoadaptacyjne stosujemy. Natomiast u większości osób zależy nam na zwiększaniu elastyczności metabolicznej. U wielu kobiet wyższe węglowodany sprawiają, że hormonalnie to wszystko lepiej funkcjonuje, dlatego pod tym kątem rzeczywiście tutaj to zwiększamy. Natomiast jeżeli chodzi o ilość białka, to oczywiście dopasowujemy to do siebie indywidualnie. Niektórzy się lepiej czują na trochę niższym białku, niektórzy na trochę wyższym, niektórzy go więcej potrzebują. Z wiekiem też to białko nam jest potrzebne, ale z kolei znowu jak człowiek rośnie, rozwija się, czy na przykład trenuje intensywnie, masa mięśniowa, no to tutaj też białko jest potrzebne, więc zazwyczaj uważam, że w okolicach 100 gramów białka to jest taka ilość, która jest dla większości osób dobra. Pytanie od Haliny. Jestem na keto i mam cukier nawet 300. Przed keto miałam 100-120. Co mam robić, co jest powodem? Przyznaję, że na wczasach zgrzeszyłam 3 lodami i alkoholem. Szukam porady, dietę kontynuuję. Droga Halino, jeżeli jesteś na keto i masz cukier 300, to przypuszczam, że tu jest jakiś błąd, bo to jest praktycznie niemożliwe, żeby mieć taki poziom glikemii na ketozie. Chyba że jest to już jakby jednostka chorobowa i to jest stan zagrażający wręcz życiu i zdrowiu, kwasica ketonowa. I wtedy rzeczywiście rośnie nam cukier i rosną bardzo wysoko ciała ketonowe. One są powyżej 10-20, to są takie wartości. To nie jest stan, kwasica ketonowa, to nie jest coś połączone ze stanem ketozy, co może osiągnąć osoba zdrowa. Tylko jest to po prostu stan chorobowy u cukrzyków. Więc jeżeli to nie jest Twój przypadek, no to albo po prostu zmierz sobie ten cukier raz jeszcze, bo nawet u diabetyków i osób, które ja prowadzę, które miały poziomy glikemii przed keto powyżej 200, w okolicach 300 nieraz, no to ta glikemia po prostu na keto spada. Tak czy inaczej to jest fizjologiczne. Nie zawsze od razu spada po prostu idealnie do, nie wiem, 80%. Ale na pewno nie rośnie do takich poziomów. No chyba że zmierzyłaś sobie cukier na przykład po zjedzeniu 3 lodów, a będąc jeszcze na ketoadaptacji, no to rzeczywiście być może u Ciebie, jeżeli masz duże problemy z cukrem, to on mógł skoczyć do 300. Natomiast w innym przypadku nie. Także warto to na pewno skontrolować, sprawdzić i jakby no, znaleźć tego przyczynę albo rozwiązanie tego problemu i tej zagadki, mogłabym powiedzieć. Ale na pewno nie, jakby też nie zostań w tym stanie bez jakiejś tam wiedzy, co tam się tak naprawdę u Ciebie dzieje. Pytanie od Irka. Witaj Joanno, jestem na keto znowu od około 5 miesięcy, mam 57 lat, jestem szczupły i sprawny. Od około 2 miesięcy mam nocne skurcze stóp i łydek, aż strach się w nocy przeciągnąć, aby skurcz mnie nie złapał. Cały czas od początku uzupełniam płyny, sód, potas, magnez. Badane elektrolity są na wysokim poziomie. Jestem w poście przerywanym od ponad roku. Może ja muszę zacząć jeść więcej węglowodanów? Jadam ich na poziomie 50 gramów. Okej. Drogi Irku, więc nie wiem, co u Ciebie może być przyczyną tych skurczów, jeżeli masz rzeczywiście na dobrym poziomie elektrolity, bo to zazwyczaj jest główny problem przy keto. Natomiast 50 gramów węglowodanów to też nie jest jakoś bardzo mało. Wiadomo, to też zależy, z czego są te węglowodany i jak to u Ciebie wygląda, jaka jest aktywność fizyczna.
Co do badania elektrolitów we krwi, to tutaj być może jest problem, ponieważ nieraz we krwi mamy jakiś tam poziom, powiedzmy magnezu, potasu, wapnia, sodu, ale w komórkach ten poziom jest za niski. Więc to też jakby tutaj zależy, no i też raczej lepiej być w tych górnych granicach, jeżeli chodzi o elektrolity. Więc być może spróbuj jednak zwiększyć tą suplementację, jeżeli chodzi szczególnie o potas, magnez przy tych skurczach, bo nawet do 500 mg magnezu, czy nawet do 3000 mg potasu można przy keto, szczególnie u osób aktywnych, czy przy ketoadaptacji stosować. Poza tym, no z takich jeszcze rzeczy istotnych, no to z wiekiem nasza masa mięśniowa się zmniejsza i dlatego niektóre osoby te skurcze po prostu w późniejszym szczególnie czasie odczuwają mocniej. Natomiast no to raczej nie masz 57 lat, jesteś szczupły i sprawny, więc to nie wydaje mi się, że u Ciebie jest ten problem. To raczej rzeczywiście dotyczy starszych osób. Natomiast jeżeli trenujesz, to być może to jest taka kwestia też związana troszeczkę bardziej z tym, co się dzieje w Twoim organizmie, jeżeli chodzi też o Twoje mięśnie. No bo pamiętajmy o tym, że każdy trening to jakby kurczą nam się mięśnie, tak? Na tym polega większość rodzajów treningów. Te włókna się kurczą mięśniowe i trzeba je rozciągnąć. I bardzo wiele osób zapomina o tym rozciąganiu i wtedy pojawiają się skurcze. Tak samo pasowałoby te mięśnie przygotować do wysiłku. Więc tutaj może zbadaj, czy jakby ta Twoja aktywność jest dobrze zbilansowana właśnie pod kątem czy to rozgrzewki, czy właśnie później rozciągania tych mięśni i być może to pomoże. Czasem suplementacja witaminy z grupy B też pomaga przy skurczach, być może tam są jakieś niedobory, więc polecam Ci po prostu dobry B-kompleks zmetylowany, postosować sobie na przykład takie jedno opakowanie, ono starcza no, na 2-3 miesiące w zależności od tego, jakie kupisz. I tak przez 3 miesiące bym na pewno to suplementowała. No, u niektórych osób też sprawdzają się takie rzeczy typu sauna na podczerwień i tego typu tematy, więc to możesz jakby wypróbować. No i być może jest to właśnie kwestia jakiegoś tam gorszego krążenia i wtedy też te skurcze się zdarzają. Natomiast oczywiście, jeżeli jakby to nie pomoże i będzie Ci to utrudniało funkcjonowanie, no to spróbuj zwiększyć te węglowodany i obserwuj, jak się czujesz i co się dzieje. Bo ja też nie twierdzę, że na pewno u Ciebie po prostu pozostawanie w stanie ketozy będzie najbardziej optymalne. Chociaż raczej też, jeżeli napisałeś, że jesteś znowu na keto i to już 5 miesięcy, więc raczej u Ciebie ta adaptacja przebiegła już pomyślnie i tutaj nie powinien być jakiś problem z tym, że Ty te elektrolity znacznie tracisz, bo to już na późniejszych jakby etapach, poziomach, że tak powiem, wdrożenia do tego stanu ketozy raczej się nie zdarza. Także no, kilka wskazówek ode mnie, mam nadzieję, że one pomogą Ci znaleźć odpowiedź na Twoje problemy. Kolejne pytanie. Czy karmiąc piersią można wejść na dietę keto? Chodzi mi bardziej o bezpieczeństwo dla dziecka, a nie o to, czy utrzymam laktację. Czy ciała ketonowe przechodzą do mleka? Jeżeli chodzi o to przechodzenie do mleka, to jest bardzo ciekawe i co specjalista, to inna teoria. Ja troszeczkę pogrzebałam w badaniach i znalazłam jedno, znowu tych badań nie ma dużo, tak jak już Wam mówiłam odnośnie też ciąży, odnośnie karmienia piersią, no to jakby zazwyczaj nie jest etyczne, żeby robić na kobietach w takim stanie badania. Natomiast znalazłam jedno badanie, gdzie część kobiet była na diecie wysokowęglowodanowej, a część na diecie wysokotłuszczowej i żadna z tych diet nie miała wpływu na ilość, czy to jakby na jakość tego mleka, na ilość białek i na ilość laktozy. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety na diecie wysokotłuszczowej, to było to mleko bardziej gęste kalorycznie, tak? Miało rzeczywiście większą zawartość tłuszczu. Natomiast nie jest to minus, wręcz powiedziałabym, że jest to na plus, bo było bardziej odżywcze, a dodatkowo, jeżeli chodzi o kobietę karmiącą, to dla niej to był wyższy wydatek energetyczny, produkcja tego mleka, więc automatycznie pod kątem na przykład redukcji wagi u niektórych kobiet, którym po ciąży zostają jednak te nadprogramowe kilogramy, no to to też jest rzecz raczej dobra. No i tak jak mówiłam, są specjaliści, którzy twierdzą, że jakby nie wiadomo, jak ciała ketonowe wpływają na dzieci, chociaż moim zdaniem to jest tak naturalne paliwo, no i skoro mówi się, że dziecko rodzi się już w stanie ketozy, to raczej nawet jakaś niewielka ilość ciał ketonowych nie będzie szkodliwa,
Ale tak jak mówię, według mnie i według tych jakby głównych zaleceń, raczej zarówno podczas ciąży, jak i podczas karmienia piersią, to tych węglowodanów po prostu organizm kobiety potrzebuje więcej. Więc nawet być może będziesz w stanie, lekkim stanie ketozy, jedząc na przykład 70, 80 czy nawet 100 gramów węglowodanów, karmiąc piersią. I to jest bardzo indywidualna sprawa, którą po prostu należy dopasowywać do siebie. To, czego nie polecam, to przechodzenie ketoadaptacji dopiero wtedy, kiedy karmimy piersią, szczególnie na początku, bo właśnie może to zatrzymać laktację, jeżeli wcześniej nie byłyśmy w ketozie, tak? Bo może to być za duży stresor dla organizmu, szczególnie jeżeli to nie jest super zbilansowane. Natomiast są też osoby, na przykład to też Stany Zjednoczone, tak? No w Polsce ciężko znaleźć takie osoby, które się tym tak zajmują intensywnie. Natomiast tutaj doktor chyba Silverstein, która twierdzi, że pracowała już z ponad 20 tysiącami kobiet, które karmiły piersią i jakby niektóre z nich były w ketozie i nie ma to żadnego wpływu negatywnego dla dziecka. Więc tutaj no już samodzielnie trzeba podjąć taką decyzję. Ja na pewno też moimi doświadczeniami za jakiś czas będę się z Wami dzielić. Kolejne pytanie od Doroty. Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, jaki najlepszy powinien być poziom ketonów, jeśli chciałabym schudnąć, a mam insulinooporność. Droga Doroto, nie ma takiego poziomu. Bardziej powinna się skupić na poziomie glikemii, bo jak pokazują badania, jeżeli cukier w ciągu doby skoczy nam powyżej 100, więcej niż dwukrotnie, to ta redukcja wagi zazwyczaj jest utrudniona. Czyli tutaj staramy się obniżyć poziom glikemii. Natomiast poziom ciał ketonowych, i to też nieraz mówiłam, tak naprawdę nie jest uniwersalny i u osób pewnych się różni. Niektórzy mają 1,5 bez problemu, a niektórzy są w takim samym praktycznie jakby odczuwalnym stanie ketozy, jak mają 0,5. Podczas redukcji wagi nie chodzi nam o to, żeby mieć jak najwyższy poziom ciał ketonowych, bo to zazwyczaj wysoki poziom ciał ketonowych bardzo znaczy, że albo adaptacja jeszcze nie przebiegła poprawnie, albo jemy za dużo tłuszczu, więc nie mamy jak chudnąć, bo mamy dużo ciał ketonowych, które są właśnie pozyskiwane z jedzenia, a nie tylko korzystamy z własnej tkanki tłuszczowej. Albo też mamy za mało jedzenia i tym sposobem wprowadzamy się w tak zwany starvation mode, że jakby jest za mała ta kaloryczność i organizm też się zbuntuje, spowolni metabolizm i po prostu przestaniemy chudnąć. Więc nam nie chodzi o wysokie ciała ketonowe podczas odchudzania, tylko chodzi nam bardziej o ustabilizowanie poziomu insuliny, poziomu glukozy we krwi. Natomiast ciała ketonowe dla każdej osoby będą trochę inne. Dla kogoś może być to 0,3, dla kogoś 0,5, dla kogoś 1,5, dla kogoś 2. Więc tutaj jakby i też aż takiego wpływu na te ciała ketonowe tak naprawdę nie masz. Jeżeli trzymasz się jakby schematu żywieniowego odpowiedniego, to na nim się skoncentruj, a te ciała ketonowe powinny się ustabilizować na odpowiednim dla Ciebie poziomie w takim wypadku. I ostatnie pytanie od Michała. Cześć, możesz coś nagrać o suplementacji solą oraz jakieś informacje o tym, jak sobie poradzić z częstym oddawaniem moczu w nocy. Jeżeli chodzi o suplementację solą, to wszystko zależy. Ogólnie, jeżeli jesteśmy na dietach niskowęglowodanowych, to ograniczanie soli nie ma większego sensu, bo nieraz w przypadku takich normalnych diet rzeczywiście no tej soli może być za dużo, szczególnie jeżeli jeszcze korzystamy z jakiejś przetworzonej żywności i tak dalej. Natomiast na keto spokojnie możecie po prostu dosalać posiłki tak, żebyście się z tym dobrze czuli. Ja też nagrywałam odnośnie przyspieszenia adaptacji, czy odnośnie postów takich dłuższych, kilkudniowych filmy i tam właśnie mówiłam o tym, że nawet 2-3 łyżki soli w takim wypadku mogą nam zastąpić tutaj jakby no, utratę tych elektrolitów, które będą miały miejsce podczas postu, więc w takich wypadkach nawet taka ilość. Natomiast uważam, no jakby nie da się tego powiedzieć, bo tak ktoś więcej wody traci, ktoś więcej się poci, ktoś więcej trenuje, ktoś mniej. Oczywiście nadciśnieniowcy powinni troszkę zmniejszyć to spożycie tej soli i gdzieś tam na to uważać, nawet na początku będąc na keto i to ciśnienie krwi też się powinno z czasem regulować. Natomiast około jednej łyżki, powiedzmy jakieś 10 do 20 gramów soli, spokojnie to jest taka ilość, która nie powinna nam na keto zaszkodzić. Natomiast jeżeli chodzi o oddawanie moczu w nocy, no to pytanie, czy to jest kwestia fizjologiczna, czy nie, bo u niektórych osób może to się wiązać
z fizjologią. Jeżeli jesteśmy na początku, jeżeli jesteśmy na adaptacji, no to też jakby ta diureza, to oddawanie moczu jest częstsze, więc to też u niektórych osób po prostu się zdarza, że na adaptacji zaczynają oddawać mocz również w nocy. Natomiast no nie jest to jakby taki zupełnie normalny stan. No na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, jest w ciąży, no to też się budzi w nocy, tak jak ja teraz, mimo że nigdy nie budziłam się, że tak powiem, na sikanie w nocy, no to teraz się budzę, bo po prostu mam bardzo mało miejsca na pęcherz, tak? Ale jeżeli ktoś ma z tym problem, to na pewno też jakby warto znowu od takiej strony fizycznej do tego podejść i ćwiczyć po prostu mięśnie miednicy. Są ćwiczenia na to, które pomagają jakby no te zwieracze jakby wzmocnić. Poza tym osoby, które na przykład są bardzo otyłe, też mogą mieć problem tutaj w tym wypadku, więc no tutaj schudnięcie będzie warunkowało to, że ta sytuacja powinna się poprawić, ale mogą to być też takie problemy jak na przykład kamienie w pęcherzu moczowym czy kamienie w nerkach, które mogą powodować po prostu częstsze oddawanie moczu, szczególnie w nocy, albo nawet przerost prostaty, więc tutaj oczywiście jeżeli mamy jakiś problem, no to warto też to sprawdzić, czy przypadkiem nie dotyczą nas te tematy, o których teraz powiedziałam. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam za tydzień na kolejny Keto Q&A. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia. Cześć!